Kamorga 12. Co za droga. Serpentyny poprzyklejane, Montes Anaga. Mrzawka taka gęsta, jakaś mgła. Pada jak deszcz, jak coś. Strasznie, no takiego czegoś się nie spodziewałem. To ma przejść za godzinę, ale w tej chwili jest tragicznie. Naszła jakaś chmura w górach. Ale paskudnie. No tutaj nic nie widać. Może będzie się wracało, to będzie coś widać. Strasznie się jechało. Tragicznie. Z tyłu poganiają miejscowi. Autobus grzeje. Jak wariaty. Drogi wąskie. Tu jakieś filigranowe bariereczki tylko. Ale droga, ale przygoda. El Bailaderośmy minęli. Jakie, co to się wyrabia w ogóle? Teneryfa. 10 pogód na 10 km. No, a tutaj jest w miarę prosto. Gdzie to, jakimś szczytem jedziemy? Jakąś granią, tak jak wczoraj. To ma przejść. Tam naszło też takie na dole coś. Myślę sobie, nie będę czekał 2 godziny, żeby robić jakieś ujęcia. Jadę. Ale się nie spodziewałem, że taka tragiczna droga jest. Strasznie. Skały, kamienie spadają. Bo to deszcz pada mokro, woda ruszyła. I tu ktoś mieszka. Ludzie mieszkają nad takimi przepaściami. Jest tam jeszcze, tak jak mówię, jakiś tam słupek kamienny, jakieś coś betonowe, takie słupeczki, a w dół przepaść. Noga by się powinęła, człowiek by zasłabł czy coś i leci do samego dołu. Strasznie, ale tu są odważni ludzie. Ci kierowcy to normalni mistrzowie świata. Droga składająca się z samych zakrętów. Tu nie ma kawałka prostej drogi. Skale wykute. Jedzie się jakimś tunelem takim leśnym. Dobrze, gdzieś jakiejś przepaści nie widać, bo jeszcze dodatkowo by człowiek. Tu ciężaróweczki, jakieś pick-upy jeżdżą. Ludzie. Ale jazda. Ale jazda. Jeżeli ktoś mówi, że w Europie są kiepskie drogi, to niech tu przyjedzie, zobaczy. Co z tego, że to jest asfalt, ale tu się nie da jechać. Jedynka, dwójka. Szlak turystyczny. No tym bardziej teraz jeszcze leje. Ślisko, jakieś błota, osuwiska. Patyki, liście. Jakieś skałki co chwila. Jeżeli ktoś kiepsko jeździ, to niech się dobrze zastanowi, czy chce tu przyjechać. Chyba, że się podszkolić troszeczkę w jeździe. O, to tak. Tu można się nauczyć jeździć. Wtedy człowiek pozna gabaryty samochodu i wszystko. To jest to, że no można jechać szybciej, ale nie wiadomo, co nas czeka za zakrętem. Czy jacyś turyści z plecakami, czy rowerzyści, czy jakaś ciężaróweczka, czy coś. Tu się nie da szybko jechać. I co z tego, że tam jest 12 czy 15 km, jak się jedzie 30 na godzinę, albo wolniej. Przepuszczę motocyklistów. Ale mrzawka daje. Przepuściłem ich, niech jadą. I z tego, co widać tutaj, parę zakręcików. Co chwila są zakręciki. Co chwila. Kierunek na Chamorgę jest naprawdę wyjątkowy. Jest taka drobna mrzawka. To nie jest deszcz, tylko to tak siąpi, tak leje, jak w jakimś doświadczalnym tunelu, gdzie się testuje samochody. I cały czas tak. Cały czas. Tu dobrze się trafi jakaś zatoczka błotna.
Mogliby więcej tego porobić. Wykuć inaczej, a tu są nawisy skalne. W każdej chwili może to grzmotnąć. Jest takie wrażenie. Damy radę. Daliśmy radę jechać lewą stroną. Zajechaliśmy do wioski Maska. Damy radę dalej. Naprzód. No i ktoś by powiedział, gdzie my jesteśmy? Na Teneryfie. Kierujemy się na wschód. Do miejscowości, czy wsi, Chamorga. Ja mówię, jak ktoś zrobił tą drogę i do Maska, to tutaj od tego ministerstwa teneryfieńskiego powinien medal dostać. To już może powiedzieć, o, ja już w życiu widziałem. Przechlapane normalnie, no. I samochody jeżdżą, i tu, i tam. Tu jakaś zatoczka taka, ale jaki rów, to można urwać rurę pod spodem. Nie wie się, co czeka za zakrętem. Ajajajaj. Wycieraczki automatyczne na mgłę reagują, że to tak już nie kropi, się przejaśnia. W końcu może ta chmura przejdzie, tak szybko jak się pojawiła. Tam jakieś wiatry z oceanu, widać jak rusza tymi gałęziami. O, może przegonią to. No i jak tu się minąć? No tu chyba autobusy nie jeżdżą, no ale jak ciężaróweczka jechała, to kto wie, wszystko możliwe. Tunel jak z horroru. Droga też. No to jednokierunkowa droga jest szersza w Polsce. No niech ktoś powie, że nie. Skał nie ma przy nawisów po bokach. Ale wrażenie jest fajne. Ciekawie, inaczej, prawda? Miejmy nadzieję, że ta chmurka jak najszybciej przejdzie. O, tak jak tutaj. Tu się jedzie do tyłu. Praktycznie do tyłu. Serpentyna do tyłu. No i jak tu się z kimś minąć? Dobrze, nikt nie jedzie. W niektórych miejscach o tu troszeczkę szerzej jest. Ale na jeden samochód, a nie na trzy. Tym bardziej dwa. Ale jazda z przebojami. Bez trzymanki normalnie. Motorami poszli. Tu ślisko jest. W jednym miejscu przehamowałem, to mnie trochę pociągnęło. No i tak mówię, te filigranowe bariereczki z tymi kołeczkami poprzyklejanymi, czy poprzykręcanymi. A gdzie nigdzie nic. No tam trochę wyżej było, gdzie przepaściście, no to te betonowe klocki. Ale też nawet jak z góry wyszedłem, żeby zobaczyć z tego punktu widokowego, tam nic nie ma, tam jest przepaść. W głowie by się zakręciło, noga powinęła, szczupakiem w dół. No i jak tu jechać, jak coś jedzie? Nie można szybko jechać. Musowo. Teraz prędkość 30 na godzinę. 29. Zagadka, za każdym rogiem zagadka. Ile jeszcze jest? O, tu nawet śmietnik jakiś jest. Już jest jakaś taka zatoczka. Aha, i jest 6,5 km. Był szlak trekkingowy. No, zjeżdżamy w dół, czyli już kierujemy się pewnie do samej miejscowości. Jest Chamorga. Na dowód znak przy przystanku, czyli tu jeżdżą jakieś autobusy, ale może nie wielkie jakieś autokary takie, tylko jakieś busy. I wcześniej też był przystanek, tunel. Zobaczymy zaraz na warunki pogodowe, co tu się będzie wyrabiało. Ale ludzie, to jest trasa zatykająca uszy parę razy. You have reached your destination. Yes, I know. Ale
wyłączymy już, bo już skrzypi. Mgła jest, czyli nie pada już, ale jest mgła. Tu jakieś budynki są po prawej, widzę przez tą mgiełkę. Są warunki górskie takie. Aha, i tu jest taki duży przystaneczek. No to już jest w miarę taka o sobie. Tak. Tak szczerze. Aha, i tu są szlaki turystyczne. Odsuniemy w lewo na El Draquillo, 2,7 km. Roque Bermejo, Bermejo, 3,4 km. I w lewo też jest 9,9 km na Igueste de San Andrés. A. Gdzie to się minąć, tak szczerze? No tak szczerze, tak bez owijania w bawełnę. Czy to ciężko wziąć to trochę tego murku, rozebrać z tego, zrobić jakąś zatoczkę, zrobić jakiś ten... Czy to taka ziemia droga, że nie wolno? Czy się nie chce? Jejku, 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 jejku. Nie ma gdzie. Nie ma gdzie się minąć. Nie ma gdzie. Ludziska, jak wy tu żyjecie? Szok. Szok, panie. Jak to nawrócić? No tu troszkę szerzej jest. Nawigacja to kilka razy tryb nocny łapała. No pięknie, no pięknie. Tu ktoś nawet samochód z Fuerteventury promem musiał przyjechać. No zobaczymy zaraz na pogodę. Jak się rozjaśni, wkrótce to się rozjaśni. Jak nie rozjaśni się, to w takie warunki się nie wybieramy. I będziemy się po błocie ślizgać w tym naszym sprzęcie. Jesteśmy we wsi Chamorga. Tu jest troszeczkę w miarę jako tako. Uszy przytkało. Wyżej jakieś mgiełki. To nie wiem, czy jest jakieś centrum, czy coś tam jest, jakaś Casa Alvaro Chamorga. Knajpka czy sklepik, zaraz po czym zobaczymy. Tu do góry 45, to więcej 70. Ale to są widoki fajne. Ciekawie też. Mają tutaj standard europejski, śmietniki, wszystkie różne takie sprawy, światowe. I zobaczymy, co tu dają. Tam jest jakaś mapka, a tutaj kierunki. El Draguillo 2,9, Roque Bermejo 3,2, Tafada 4,1. Faro de Anaga 3,2. No jak to w górach, pogoda się zmienia. Tam jest piękne drzewko takie, coś jak to smocze. Może to też jakieś młode smocze drzewko. A tu palemki. Domy przyklejane do skarb. Jak ci ludzie tu mieszkają? Jak tu dojechać? No autobus jest, ale jak tu żyć? Co tu robić? Naprawy jakieś czego? Idziemy, zobaczymy, co tu jest. To motocykliści, których przepuściłem. Fajne motorki. Ekstra. Super. Maszyny takie akurat do touringu. Fajne. Barakito, kawka i regionalne ponczusie w Chamordze, w takim sklepo-restauracji. Zaraz filmuję z zewnątrz, to będzie widać, jak to wygląda, ale w środku jest taki mały sklepik, nawet sporo miejsca, jak na taką wioseczkę. Proszę bardzo. O, tak wygląda. Jakieś lodóweczki, tu można posiedzieć sobie, tu bar taki. Jedzenia jako takiego tu nie serwują, ale kawka jest. Jakieś tam coś słodkiego. Taki mini sklepowar. Tak wygląda Barakito. Z różnymi warstwami. I tu jest nawet
taka kropelka czegoś procentowego. Mówię, żeby nie dużo, bo jadę, nie? Ale zanim pojadę, to powinno wyparować. I to takie poczucie fajne. Troszkę się przejaśnia już. Według prognozy. Może mnie tu nikt nie pogoni, że jego drzewko filmuje, ale piękne drzewko. Wow. Super. Co to za drzewo jest? Ale ładne. Coś wygląda jak to smucze drzewo. Tylko może młode jeszcze takie, nie spękane. Fajne, prawda? Świetne. Motocykliści się szykują, zaraz odjeżdżają. Też kawki popili. I tu jest ten sklepik Casa Alvaro Chamorga. I tam jest. Piękne widoki. O, teraz się przejaśnia. Wiaterek przedmuchuje, ale jak tam mieszkać przy tych skałach? Jak tam dojść, dojechać? Jak to wybudować w ogóle? Materiały budowlane wnieść, wwieźć, przetargać, coś tu zrobić. No, pizzę zamówić z miasta, to by zamarzła, zanim by to dowieźli. Bajkerzy ruszają, ale maszyny. No, takim czymś to można i do Afryki grzać. Fajna. Afrika Twin. Jest ciężkie też. Z koframi, ze wszystkim, jak dobrze załadowane. Ale to się trzyma drogi. Trzeba umieć wsiadać nawet na taką maszynę. To jest potęga. Dwie tarcze hamulcowe z przodu, jedna z tyłu. I koty też są tutaj, nie tylko na Cyprze są koty, wszędzie są kotki. I w takiej czamordze nawet jest darmowa toaleta. Cywilizacja, panie. Idziemy tam, zobaczymy jeszcze pod ten, tą tablicę na szlaku. Tam co ją widać. No poszłoby się, ale nie chcę się paprać w tym błotku. Buty nie mam trochę do takiego czegoś. Sucho by było, to było fajnie, ale to widać. Szkoda, no. No szkoda. Aha. No i stąd by się szło. Fajnie by było. Pogoda się przyjaźnia. To by przegrzało raz, dwa, godzinka, dwie i by było cię sucho, ale to widać, błoto jest. Odpuścimy sobie tym razem. Może kiedyś. Nic na siłę. Nie ma co na siłę nic. No nic. Nasze okno czasowe się skończyło, zaczyna siąpić. Kolejna fala, idziemy do autka i zobaczymy jak z pogodą, jeżeli to ma przejść za chwilę, to jeszcze się troszkę pokręcimy, jak nie to wracamy, jedziemy, szukamy trasy ciekawszej tam gdzie jest pogoda, a tu wystarczy wyjechać za górę i słońce świeci, tutaj coś jest. O, też lawa, wszystko na lawie pobudowane. No widzę, tu turyści się ubierają, idą w deszcz. No ktoś jak wykupi sobie lot, daleko leci, to ciężko tak odpuścić sobie. Pamiętam kiedyś jak latałem na paralotni, to też ciężko było sobie odpuścić latania, ale wtedy dochodziło do jakichś wypadków, nie? Raz sobie tak właśnie mało brakowało, do czegoś takiego doszło. Jak chmura mnie zaczęła wciągać. Tak, taki szkwał był. O, wsiadamy. Leje. No niestety, na miejsce tych ludzi bym sobie odpuścił tą wędrówkę. Już jak ktoś wyszedł, to wyszedł, nie wiedział, ale teraz się pchać w takie coś, jest ślisko. Można skręcić nogę, poślizgnąć się, upaść, spaść, zjechać.
ale ktoś sam myśli i odpowiada za siebie. Ubierają się w jakieś kurtki przeciwdeszczowe. Chyba, że to będzie za jakiś czas tak ciepło, że to wysuszy. To jest możliwe. Nie mam tu zasięgu w tej dziurze. Niestety tutaj jestem i trzeba wyjechać na górkę. A tu jestem tak przy takiej skale i nie ma zasięgu wcale. Nie, no to deszcz leje fest. To nie jest taka mrzaweczka, jak wcześniej była. Wracamy do cieplejszej strony słonecznej. No to góry Onaga są znane z tego, że tu jest mokro. Ale tu też powiedzieli, że pierwszy raz od zimy pada dzisiaj. Pierwszy raz. Ciekawie, prawda? Może to dla mnie taki deszcz, taka fajna pogoda. Dziękuję. Delikatna mrzawka jest, ale już powoli włączyli słoneczko. Ale tu się pogoda zmienia, naprawdę. Jestem na jakiejś wysokości Mira Jardina, czy zaraz zobaczymy, jak to się nazywa prawidłowo. Te autobusy też jeżdżą. Przed chwilą mijałem autokar. To taki konkret wielki. Stamtąd się jedzie w dół. Ja cię nie mogę. Kto to wymyślił, te drogi? To są mistrzowie świata. I tam bus jedzie. I tu robi taką pętelkę prawie do tyłu. O, i on jedzie tam. Teraz pojedzie tam. I z góry. Oj, jak pięknie. Jak cudownie. Ale aż paruje. Tu słoneczko mi się pojawiło, to 3 sekundy jest ciepło. O, tu jakieś produkty własne. Zobaczymy, może pomarańcze sobie kupimy. Jak to się nazywa? Mirador de Jardina. Zardzewiałe, literki podpadały. Ale tu mamy jeszcze jedną tablicę. W górach Onaga. Czyli co? Tu jesteśmy. A tu byliśmy. Stąd wyjechaliśmy gdzieś. O, cudawianki. Naprawdę. Witki opadają z tego kierowania. I przed chwilą kupiłem u pana figi, banany, pomarańcze. I jedziemy dalej. Tą fajną dróżką. No, nie zdążyłem włączyć na tablicę. Jesteśmy w miejscowości Las Mercedes. Mrzaweczka jeszcze jest. Taka delikatna. I słoneczko. I to widzieliśmy z góry, ten Las Mercedes. To jakaś knajpka, coś pasowałoby ci coś rzucić na ruszt. Nie tylko na słodko. Przed chwilą kupiłem figi, banany, pomarańcze. Pan dał mi spróbować tak słodko teraz po tych dwóch figach. Nie ma problemu, bierz, jedz. Ciekawie. Tablica taka fajna była, w lesie ciemno było troszeczkę. Thank you to your visit. Dziękujemy, że to za twoją wizytę. Miło tak. Chociaż tam było też na górze, tam przy tym miradorze, ktoś tam napsykał jakieś aktywiści, że turyst, you a plag, czy coś tam, nie? Plagą jesteście tutaj, no. No dzięki takim jak my, to niektórzy mają co do gara włożyć, nie muszą emigrować stąd. Dlatego cieszcie się z tych turystów. Trochę to uciążliwe jest, czy wyprzedzić, czy cokolwiek. Ale ja tam staram się na bok zjechać, puścić. Dziękują, trąbią. Fajnie. Trzeba sobie jakoś radzić. Musimy się zorientować, czy tu nie ma czasem coś jakiegoś restauracja. Bo tu sklepy jakieś są, ale takie coś takie, żeby coś zjeść.
regionalnego dobrego w tym lasie Mercedesie. A to już się będzie kończyło. Widzę już tablicę białą przekreśloną na końcu. No to nie będę wyłączał, żeby pokazać jeszcze. Tak, kończy się Las Mercedes, widzicie? A tu się zaczyna co? Las co? Następny? Tablicami tylko przydzielona, prawie jak jedna miejscowość. Las Centeras, jakieś tam coś, ciężko to przeczytać. Jesteśmy w miejscowości Las Canteras, Las Centeras. Tu jest jakiś minimarket, supermarket. Unidę. Pasowałoby coś zjeść. W lewo jest na La Lagunę, w prawo na Tagueste Teina. My pojedziemy na w prawo, ale szukamy najpierw coś do zjedzenia. Nie wiem, tu wszystko są jakieś różne rzeczy. Oprócz knajp, restauracji. El Giorgio. Chyba dobrze wymawiam. El Giorgio. Przeszedłem, prawie nadepnąłem. Minąłbym i nie zjadłbym nic. Lodóweczka z lodami. A tu taka restauracyjka. Taka zakamuflowana, świetna restauracyjka. Ale czekamy na jedzonko, zobaczymy, wtedy ocenimy. A z wyglądu jest fajnie. Thank you. Mamy sok ananasowy. Widzi się, idzie ulicą. No taki mały napisik, jakieś dziczki. A w środku, ciekawie, ciekawie. Oby jedzenie było takie ciekawe, jak ta restauracyjka. Obsługa też bardzo miła. Niestety po niemiecku nie. Ale jakoś tam się dogadaliśmy. Tu już się zaczyna coś dziać. Jakaś ciepła bułeczka. Jakaś przygryzeczka, oliweczki. I ananasowy soczek. Czekamy na resztę. Pojadło się i od razu pogoda się poprawiła. No. Na pstryknięcie palca. To co? Jedziemy dalej. Zabieramy się. Zwiedzamy dalej.